Tegoroczna kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina to przepisy z nutą szwedzką. Dzisiaj czas na pierwszy z nich. Inspiracji poszukamy pośród Wikingów. Przenieśmy się w czasy, w których na naszych ziemiach gościli Skandynawowie. No właśnie, gościli to chyba najlepiej i najbezpieczniej powiedziane. Zasięg, charakter i intensywność, z jaką Skandynawowie przenikali na tę ziemię, jest bowiem kwestią ciągle zgłębianą przez badaczy. Prawdę mówiąc, można zaryzykować stwierdzenie, że historia badań nad historią Wikingów na naszych ziemiach jest równie interesująca, jak ich pobyt w tych stronach. Badacze dzielą się natomiast na tych, którzy przypisują Skandynawom wielki udział w tworzeniu miejscowych elit, jak i tych, którzy uważają, że Wikingowie nie mieli żadnego większego wpływu na naszą historię. Swego czasu to niemieccy historycy chcieli widzieć w Wikingach forpocztę germańskiej kultury na Dzikim Wschodzie, jak się to mówiło. Ale i po roku 1989 nasiliło się zainteresowanie przybyszami z północy i ich rzekomo dużym wpływem na kształtowanie naszej państwowości. Tłumaczyć to można rosnącym znaczeniem Wikingów jako zjawiska w popkulturze. Zbiorową wyobraźnię co rusz podsycają też niezwykłe znaleziska, a raczej ich interpretacje. Cóż, gdybym wyrzucił teraz telefon do jeziora, a jakiś archeolog znalazłby go za 1000 lat, czy byłby to wystarczający dowód na to, że w początkach XXI wieku mieszkali tu Chińczycy? No właśnie, przedmioty dawniej, choć rzadziej niż dziś, przemieszczały się razem z ich twórcami i właścicielami oraz były importowane. A jedno znalezisko to zbyt mało, aby cokolwiek potwierdzić i zbyt dużo, aby wykluczyć. Zanim o szczegóły zapytam samych Wikingów, czas na gotowanie. Przygotuję kluski ziemniaczane nadziewane gęsiną i orzechami, ale podamy to na kapuście z wiśnią. Zaczynamy! Na początek kapusta. Oczywiście czerwona. Liście oderwę i pokroję w cieniutkie paseczki. Na patelnię włożę troszeczkę gęsiego tłuszczu. Ma on specyficzny smak i doda takiego właśnie dobrego smaku mojej potrawie. Kapusta ląduje na patelni. Niech się chwilkę posmaży. Najdzie smakiem gęsiego tłuszczu. W międzyczasie pokroję pół cebulki w bardzo drobną kostkę. Specjalnie nie dawałem jej na początku, aby była widoczna w mojej potrawie. Kapusta już się zeszkliła. Tak właśnie chciałem. Aby nie straciła koloru, kapusta potrzebuje cytryny. Oczywiście możemy zakwasić octem, ale cytryna w moim przepisie sprawdzi się doskonale. Również troszkę ją wysłodzę. Dobry miód zastąpi cukier. Czas na wiśniówkę. Dobry wiśniowy likier to element mojego dania, ale nie tylko, bo wiśnie to również powidła. Ja zrobiłem sobie takie domowe w całości. Duża łyżka, pachną przepięknie, z odrobiną wanilii, ale możecie dodać swoje ulubione. Dużo pszczół lubią słodkie, tak jak Wikingowie. Jeszcze czarny pieprz i szczypta soli. Tak przygotowaną kapustę odstawię na wolny ogień, aby się dusiła. W międzyczasie przygotuję moje kluski ziemniaczane. Do mojego dania użyłem nogę z gęsi. Ma najwięcej mięśni, najwięcej smaku. Posiekam bardzo drobno cebulkę, pokroję w drobną kostkę i posiekam dalej z mięsem. Czas na sól i pieprz. Tak posiekane mięso włożę do miski. Odrobina miodu. Śliwek. Bardzo dobrze rozgotowanych i przetartych. Odrobina sosu sojowego. Naturalnie jak gęś, to i majeranek. I tutaj również się znajdzie. I orzechy. Drobno pokrojone. Gałka muszkatołowa. Świeżo starta będzie miała ten właściwy aromat. Jeszcze gęsi tłuszcz, ten naturalny, wytopiony wcześniej ze skór i tłuszczu, który wyciąłem z nogi. Naturalnie sól i pieprz. Wcześniej zagotowałem wodę. Musi być również posolona.
żadnego jajka, żadnej mąki, tylko mięso i przyprawy. Przygotowałem sobie wcześniej ciasto z gotowanych, przetartych ziemniaków połączonych z mąką ziemniaczaną. Urwę kawałek ciasta, rozpłaszczę. Na środek nałożę farsz z gęsi i dokładnie obkleję ciastem. Wykulam, aby był okrągły kształt. I tak uczynię kilka razy. Do wrzącej osolonej wody, ale nie mocno gotującej się, wrzucę moje ziemniaczane kruchy z gęsią. Będę je parzył, tak aby się nie rozpadły, zachowały kształt, ale też mięso doszło w środku. Kluski się gotują, kapusta prawie gotowa. Czas pokroić troszeczkę natki pietruszki. Kluski już są gotowe. Wyłożę je na naczynie. Idealnie. Natka pietruszki na górę. I czas na talerz. Kapusta ląduje na środku. Czas na kluseczki. Pietruszka naokoło. Troszeczkę orzechów. Natka pietruszki. Tylko do dekoracji. Całe listki. I moje danie gotowe. Myślę, że Artur może spokojnie zaserwować je Wikingowi. Smacznego. Żeby poznać prawdę o skandynawskim osadnictwie na naszych ziemiach, trzeba chyba zapytać samych Wikingów. Smacznego. To jak to było z tymi Wikingami? No, Wikingowie byli, są i będą. Nie bez powodu towarzyszy nam koziołek. Być może to jeden z kozłów boga Thora. Nie, no to jest zwykła koza. Thor w swoim rydwanie miał dwa kozły. Jeden nazywał się zgrzytający zębami, a drugi miażdżący zębami. Miał te właściwości, że Thor mógł je zjeść wieczorem, pozostawiając skórę i kości, a następnego dnia ożywić. Ale kozły to nie jedyne zwierzęta w mitologii ludów skandynawskich. Oczywiście. Istniały różne zwierzęta, między innymi gigantyczna krowa, z której wymion wypływały cztery mleczne rzeki. Żywił się nimi Ymir, który był pierwszą żywą istotą, praczłowiekiem, i on stworzył potem ludzi gigantów oraz ludzi lodu. Również jeszcze Odyn miał na przykład swojego konia. Był to szarej maści koń, który potrafił poruszać się po lądzie, przestrzeni powietrznej, a również i po wodzie. Z tym, że nie pływał, a poruszał się po tafli. A czy gęsi zajmowały jakieś szczególne miejsce w wierzeniach Skandynawów? No, gęś można uznać jako święte zwierzę. Przynosiły dobre wiadomości, choćby to, że pojawiały się na wiosnę, a wiadomo, wiosna to radość i życie. Zatem można przypuszczać, że gęsi raczej nie jedzono. Nie jedzono gęsi, ponieważ były to święte zwierzęta. Dobrze więc, że dzisiejsza gęś została przygotowana w taki sposób, aby żaden Wiking nie domyślił się, że to gęś.